Jeszcze jeden model związany z Śląską Koleją Górską. Model tym razem produkcji Roco. Model podobny jakby serii produkcyjnej, aczkolwiek jak sami się przekonacie za chwilę, model zupełnie inny od tego, który pokazywałem Wam wcześniej, tego mojego modelu z marzeń, wyczekiwanego wiele lat, chociaż ukazał się już jakiś czas temu. Ten model ukazał się najprawdopodobniej teraz, albo został wznowiony przez Roco i bardzo się cieszę, że tak się stało. I to oczywiście chodzi o model, który już na pewno z opisu wiecie, czyli model lokomotywy E94, mówiliśmy o E95, teraz mowa o E94003. Lokomotywie, która jest również lokomotywą elektryczną i która również bardzo mnie szeroko zainteresowała w związku z kompozycjami śląskimi. Długie pudełko, tak jak to w tej chwili Roco robi, niestety nie oszczędza nam miejsca na półkach, ale jakbyśmy mieli tylko narzekać na miejsce na półkach, to byłby żaden problem. Tym razem wytłoczka jest taka jednorazowa, jednoczęściowa, nie ma tutaj dużo miejsca na jakieś dodatkowe części, no, chyba że sobie coś wytniemy. Mamy tutaj z ciekawostek dla mnie osobiście to przede wszystkim takie elementy fototrawione, tabliczki, jak widzicie, z glapa ze swastyką. Sam jestem ciekaw, czy tutaj jest swastyka. Nie, nie ma swastyki, jest szachownica. Tak zauważyłem, że w tej chwili nie produkuje się modeli ze swastyką, tylko taką z szachownicą, po to, żeby nie promować znaków nazistowskich. Nie wiem, dlaczego jest to w jednym kolorze, czy trzeba to będzie pomalować, czy też przetrzeć lekko i wyjdzie kolor inny jeszcze spod spodu, tego nie wiem, ponieważ blaszka generalnie jest biała, tak? A tutaj mamy taki kolor ciemno-szary, czy taki nawet ciemno-zielonkawy, oliwkowy. Ale takie tabliczki są w komplecie, to jest taka pierwsza ciekawostka, więc taki model z okresów II wojny światowej, byśmy powiedzieli. Sprzęgi krótkie, mamy tutaj jakieś węże dodatkowe, także trochę tych elementów jest. Zresztą model jest porządny, też elektryczny. No i przejdźmy do samego modelu. Możemy go, on jest w takim kolorze, nie zielonym, tylko takim właśnie takim szarawym, takim ni to oliwka, ni to szary, trudno to określić. W każdym razie z takiego okresu bardziej nie aż tak wczesnego czasu kolei śląskich. Ale spodobał mi się bardzo i wiem, że takie modele tam jeździły, stąd też po prostu ten model trafił tutaj do mojej kolekcji. Wyciągamy model tutaj dość porządnie. Roco też swoje modele pakuje w takie właśnie, oprócz folii, w takie wytłoczki dla zestawów kołowych oraz chroniące nam pantografy. I już de facto model jest wyswobodzony, tak, wyciągnięty z opakowania. Górna część, gąbki do ochrony zarówno jeśli chodzi o górną część dachu, jak i tutaj tą część, gdzie są takie delikatne barierki. Tutaj nawet ta gąbka się już tak przystosowała do tej wytłoczki górnej. No i mamy już model w całym pięknie tego modelu. Więc tradycyjnie zdejmę ten model z tej wytłoczki, żeby go trochę było lepiej widać. Model również sześcioosiowy, bez dodatkowych kół prowadnicowych z przodu i z tyłu. Bardzo ciekawy model. Tak jak mówiłem, również jest on udźwiękowiony, więc na pewno zejdę na dół do makiety i Wam pokażę, jak ten model funkcjonuje z dźwiękami. Odsunę w tej chwili pudełko, tak jak to zrobiłem w przypadku E95, po to, aby pokazać Wam również specyfikę tego modelu, czyli przód. Tak jak widzicie, tutaj rusza się
rusza się przód i tył tego elektrowozu po to, żeby mógł wejść w różne łuki. Zobaczcie, delikatne, bardzo delikatne barierki tutaj z przodu. To mi się akurat bardzo podoba w tym modelu. Co prawda, że tutaj nie mam dobrego, aż takiego dobrego światła. Na dole mam trochę lepsze, ale może przyniosę też jakąś lepszą lampę następnym razem. Póki co staram się, żeby to było w miarę widoczne. Mniejsze światła w stosunku do E95, ale za to jest pewien plus potężny. Maszynista ma tutaj okna z przodu, a więc widzi jakby cały przód ruchu i to jest naprawdę wielki plus, bo rzeczywiście maszynista ma lepszy widok na drogę przed sobą. Bardzo fajne też są pantografy, takie typowo wielkie, olbrzymie. Teraz będę próbował te pantografy tutaj otworzyć, tylko że każda firma niestety w inny sposób zabezpiecza te pantografy i nie chciałbym ich tutaj uszkodzić. Zobaczymy z boku, czy jest tu jakiś mechanizm zabezpieczający do tych pantografów. Aha, tutaj chyba trzeba wysunąć, ale nie widzę, w jaki sposób to należy tutaj wysunąć. Ciekawe, jak to należy podnieść. Nie widzę tutaj właśnie. Chyba trzeba będzie zajrzeć do instrukcji, bo nie widzę sposobu zabezpieczenia. A jednocześnie nie mogę podnieść tego pantografu. Tak by się trzymał z tej strony. To zerknijmy na tą stronę. Co nam tutaj trzyma? Tu jest coś na dole. Aha, tutaj. A to mi tutaj wygląda na pantografy podnoszone elektrycznie. Żebym tutaj tego mechanizmu nie zniszczył, to jeszcze sprawdzę, czy przypadkiem nie jest też tak, że pantografy są podnoszone elektrycznie. Zaraz, bo ja tutaj bym połamał jakiś mechanizm. Być może nieświadomie kupiłem model z podnoszonymi pantografami. No, dotarł do mnie dosłownie przedwczoraj ten model i dlatego nie zwróciłem uwagi, jak tu wyglądają funkcje tego i to, co działa w tym modelu. Zaraz zobaczymy, co nam tutaj instrukcja podaje. No, instrukcja nam niestety tutaj niczego nie pokazuje, ale być może jest jeszcze jakieś inne dodatkowe źródło informacji. Zazwyczaj pod tą gąbką bywały jakieś dodatkowe informacje. Tak jest, zgadza się. Pod gąbką mamy jeszcze dodatkową instrukcję do tego modelu, więc zaraz spróbujemy zobaczyć, co też nam tutaj autor jeszcze pokazał. CV, informacje. Ale nic tutaj o pantografie nie widzę. Dźwięki. Pompa, kompresor, otwarcie, zamknięcie drzwi, światła w kabinie, wyłączenie dźwięków, dźwięki, które działają wraz z tym.
dźwięki, które działają wraz z poszczególnymi innymi funkcjami, ale nie ma tutaj nic na temat pantografów. To mnie trochę zagięła teraz ta lokomotywa technicznie, ale to jeszcze tragedia nie jest. Czy tu jest jeszcze jakaś informacja odnośnie tej lokomotywy? Chyba już nie. Tutaj mamy jakieś pewne informacje bezpieczne. Aha, tutaj mam na przykład karteczkę, na której jest pokazane, w jaki sposób mam umieścić oznaczenia na lokomotywie. Tabliczki, jak to poprzyklejać. Ok, to rozumiem. Ale nie ma żadnej informacji dotyczącej pantografów. I szkoda, ponieważ będę musiał pewnie zasięgnąć do internetu i poszukać informacji dotyczącej tego modelu w internecie. Tu jest spis części zamiennych do tej lokomotywy. Pantograf jest opisany, ale nie ma żadnej informacji dotyczącej mechanizmu pantografu, więc będę musiał, żeby nie zniszczyć lokomotywy w żaden sposób, znaleźć informację dotyczącą właśnie tego modelu w internecie. I pewnie się jednak mylę, czyli ten pantograf jest podnoszony ręcznie, ale żeby nie uszkodzić tego pantografu, to ja sobie to jeszcze doczytam w internecie. A Was zapraszam na prezentację dźwięków i ewentualnie, jeśli rzeczywiście tam coś jest ekstra w tym modelu, to na pewno Wam go pokażę na makiecie. Tu jeszcze tak patrzę, że rzeczywiście nawet samo, przepraszam, podwozie też zestawy szprychowe. Naprawdę zobaczcie, ta ostoja nawet tej lokomotywy jest potężna, tak przypominająca te EAMOSy, polskie wagony węglarki, platformy do czołgów i tak dalej, które były przerabiane właśnie na węglarki EMOS i tak dalej, więc się przypomina ta ostoja rzeczywiście z tymi charakterystycznymi dziurami, które powodują, że nie ma takiego napięcia na żelazo, że jest tam pewna kompensacja. No, bardzo ciekawy model. Ja będę teraz rozgryzał kwestię, dlaczego te pantografy są tak dziwnie zamontowane i dlaczego ja nie mogę ich podnieść ręcznie. Natomiast Was zapraszam do prezentacji dźwięków, które zaraz zrobię właśnie na makiecie w kolejnej scenie.